Siemanko, witajcie, cześć, witajcie moi drodzy z tej strony, ja tych Grzyboi. Dzisiaj, po tym jak zobaczyłem, że wam się podobają te odcinki z tanich i opłacalnych kontraktów, dzisiaj zrobimy sobie w sumie propozycję od was. Spytałem ostatnio was właśnie, czy macie jakieś propozycje. No i zrobimy sobie dwa. Oczywiście zanim zaczniemy, to zachęcam do zostawienia suba na kanale, po więcej tego typu materiałów, czy to openingów, czy czegoś, czy poradników, czy w ogóle czegoś z innej strefy. I myślę, że możemy zacząć, także kupiłem tutaj... Na razie mam na dwa kontrakty rzeczy. Jest to tutaj, jak widzicie, jeden kontrakt. I tutaj jak wylecie nam z kolekcji Saint Mark, to jesteśmy normalnie 5 dych na plus. I drugi kontrakt to jest tutaj z R8 Nitro. W tym w stanie Field Tested. Słuchajcie, mocne zużycie. Ja chyba kupiłem nie to. W każdym bądź razie na niego poszło jakieś 6 zł, coś takiego. I tutaj... Brak 12 lat temu oraz Naros proponowali ten kontrakcik. Także zobaczmy panowie, co byście mi tutaj dali w ogóle. Czekajcie, gdzie to jest? R8 Nitro. R8 Nitro, dobra, tu mamy. Dobra, cyk, cyk, cyk. I pamiętajcie, że dawajcie, jak macie jakieś propozycje swoje, to dawajcie właśnie na tego typu kontrakty. I myślę też, że możemy zacząć robić na jakieś, wiecie, na jakiegoś kałaszka czerwonego, czy coś różowego. Takie też bardzo bym chciał zrobić. A niedługo przyjdzie pora na AWP Asimowa. Także no, może nam tutaj wylecieć SSG 08 hamulec zręczny. On jest właśnie najgorszy. Obrzyn światło stopu było najlepsze. M4, A4 konwerter i USPS kontrolka silnika niby dawały też nie mały, ale jednak proficik. Także zobaczmy, co nam wleci i lecimy, jesteśmy gotowi do wymiany i uwaga, uwaga, M4, A4 konwerter, dobra, dobrze, że to nie jest SSG, jest field tested, no to ja nie miałem kupić mocne życie, tylko miałem kupić field tested, ale nie wiem, jak do tego doszło. Dobra, poczekajcie, nie, ile to kosztuje, 5,90, no, czyli w zasadzie to, no może trochę mały minus nawet wyszedł, wiecie? No, także beka ze mnie. Przejdźmy teraz do drugiego kontraktu zaproponowanego przez pana DZ53. Jeden skin z kolekcji Sidemark. Właśnie w stanie field tested. Ja akurat tak się składa, że mam jednego tutaj w stanie field tested, a drugi właśnie minimalware, bo tam 20 groszy było różnicy, także w sumie pomyślałem, czemu nie. A tutaj te resztę mam wszystkie fabrycznie nowe. Zacznijmy sobie, że od tego weźmiemy go, użyjemy jako pierwszego. Teraz co to było? Znaczy to w sumie nie ma znaczenia, jaki tu skin, tylko byle szary i po prostu faktory nie wybrałem najtańsze. Dobra, proszę państwa, tu, jeśli nam wyleci z kolekcji Saint Mark, jesteśmy zarobieni. Jeśli z tego, no to jest lipka trochę. Nie wiem jak bardzo. Ale no, gdzieś za ten kontrakt wychodzi jakieś 4, 11-12 zł. Więc może być 5 dyszek profitu. I uwaga, dobra. Co tutaj nam daje ten? P90, N4, XM i TEG-9. I 5 dyszek jesteśmy do przodu, proszę państwa. Czy to się uda? Ja chyba zamknę oczy. Gaben, dawaj mnie to, bo mnie normalnie tutaj... Dobra, Zenko, czy nie mówcie, co się dzieje, to nie. Co to, dobre, ja obstawiam, że to jest... Ten X-em. No nie, no nie. Glock grzechotnik, tylko nie to, no dobra, było blisko. No tu jest ryzyko spore, bo jednak macie tylko, wiecie, macie po 2% na taki profit fest, ale szansa jest. Dobra, jestem i lecimy, proszę państwa. Tamtego z tym nitro nie będziemy robić, zamiast tego to sobie otworzymy naklejkę z pojemniczkiem. Pojemnik z naklejką, w sensie. I myślę, że wyjdzie to nam na plus, bo tam wiecie, nie ma jakiejś szansy na duży zarobek. Te dziewiątki mi tu dawaj. I tu zrobimy taki myk teraz, proszę państwa, że w to wplączymy właśnie tego maka. Tylko najpierw go trzeba znaleźć oczywiście, dobra, tu jest sobie, dryfuje drewienko. I co my tu mamy? TEG-9, siatka militarna, dobra. Żeby wiecie, żeby tutaj nie pomieszać. Żeby nie było mniej szans, procent, nie? Dobra, ja teraz przewiduję, mówię tak, P90 Sunset Lily. Proszę państwa, czy będziemy 50 zł na plus, czy też nie? Uwaga, bo... Ale to nie to. Ale my zamiast sobie przez to otworzymy tutaj naklejeczkę jedną oraz drugą. Także myślę, że bardzo fajnie. I uwaga, co nam tutaj wyleci z pojemnika? Z naklejką na 10-lecie CSGO. Ja
coś drogiego bym chciał, coś ładnego, coś fajnego, coś drogiego, wiecie, dla każdego coś pożytecznego. Kontrakciki nie oddały, tam coś dużego było, ale dobra, CB Bill, o, Cobblestone holograficzne, ładna jest, spoko. Teraz pytanie to, co mnie, musimy znaleźć odpowiedź na pytanie, co mnie zastanawia najbardziej, 7.30, okej. Okej, no jest proficik, nie jest źle, mogło być gorzej, oczywiście mogło być gorzej, także jest fajno, jest dobrze. Padło na pojemnik z naklejką w sali konferencyjnej, to już też otwieraliśmy. I tam było spoko, chyba to nam wyleciało. Na pewno balaklawa nam wyleciała. I wallbang, i to nieważne, ważne jest to, co się dzieje teraz. I leci ten tutaj Rock Paper Scissor, chociaż 18 zł to nie jest tak w sumie Infinity Diamond, proszę państwa, 4 dyszki i właśnie do, w tym momencie 4 dyszki przechodzą do mojego tutaj salda Steam, zwraca nam się kontrakty, jak i nic nam się nie zwraca, mały psotnik, ty ciulu. Także to nie jest, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, dawajcie propozycje na komentarze, te tanie, jak i te z wyższej półki, na jakiś czerwonego, różowego skinka. Fajne, też emocje większe oczywiście. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się płytko, moi drodzy. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Narka.